Jula, co można robić, gdy świeci słońce? Bawić się w basenie. Gdzie jeszcze? Na podwórku, tak? Bo jest co? Bo jest ładna? Ładna pogoda. A jak jest ładna pogoda, to co dzieci robią na podwórku? Bawią się. Gdzie na przykład? W berka, na polance. Super. A jak pada deszcz, to co się wtedy? Siedzimy w domu i można oglądać bajki albo filmy. Helenka, co można robić, jak świeci słońce? Kąpać się na basenie. I co jeszcze można robić? I się bawić na dworze. Dobra, fajnie. A jak pada deszcz? To siedzieć w domu. I co się w domu? I co w domu można robić? Bawić się. Czym? Zabawkami. A jakimi? Co się lubisz bawić w domu? Lalkami. Max, co można robić, jak świeci słońce? Co można robić? Pływać. Biegać. Jeszcze można się bawić na podwórku. Tak. I co jeszcze? Jeszcze można opalać się. A jak pada deszcz? Jak pada deszcz, to to można się bawić w domu. I co się można w domu bawić? Można rysować. Można się bawić kostkami. Zosia, co można robić, jak świeci słońce? Bawić się na dworze. W co na przykład? W berka, w... A koło przedszkola co macie? Las. Możemy biegać, zjeżdżać, chustać się. A jak pada deszcz, to co można robić wtedy? To można z mamą i z tatą pograć w domu. Co na przykład? W jakieś gry, w jakieś na przykład farmera. Natalia, co można robić, jak świeci słońce? Bawić się na dworze. I co jeszcze? A w co się można bawić na dworze? Piłkę. Piłkę i co jeszcze? Macie koło przedszkola plac? Zabaw. I jakie tam? I co tam jest na tym placu zabaw? Piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnia. Dobra, fajnie. A jak pada deszcz, to co można robić? Wskakiwać w kałuże. O proszę, wskakiwać w kałuże, tak? I co jeszcze? I być pod parasolką.